naszym studiu już zapowiadany od samego rana gość, pan Roman Mądrzyński. Witam pana bardzo serdecznie. Pan Roman Mądrzyński jest gospodarzem euro. Mi kazano się obawiać, żeby pan Roman ci nie zabrał programu, żeby to pan Roman nie był gospodarzem twojego programu, więc ja będę czujny cały czas. Panie Romanie, pierwsze pytanie odnośnie sławy. Jak się panu żyje z tym, że można pana zobaczyć na plakatach? Czy ludzie już pana zaczepiają, czy już pana rozpoznają w tramwajach? O, to jest ten pan z plakatu. Nie, żyję tak samo jak żyłem, nic się nie zmieniło od tych 2 tygodni gdzieś tam, od tego czasu, gdzie pojawiła się ta akcja promocyjna Twarze Euro. Myślę, że bardziej rozpoznają mnie znajomi, rodzina niż ludzie gdzieś tam z zewnątrz. Do tej pory ludzie bardzo szybko przemykają przez to nasze miasto, jakoś nie patrzą na boki, tylko patrzą przed siebie, nie zwracają uwagi co tam obok. Także myślę, że nic się nie zmieniło. Oczywiście parę osób mi tam pomachało, pokazało mi ten mój palec, prawda, wszystko ok. Wczoraj miałem możliwość odwożenia kibiców Lecha, też było fajnie, sympatycznie, kultura pełna, także... A pan wczoraj był na meczu? To znaczy ja nie byłem na meczu, tylko obsługiwałem po meczu. Rozumiem, rozumiem. Bo w tej chwili nie mamy możliwości dojazdu na sam stadion ze względu na remonty, ale miałem okazję odwozić grupę kibiców po meczu, także super, elegancko, pełna kultura. Dziękuję kibicom. My również dziękujemy. Szkoda, że przegrali, prawda? No szkoda, ale ja zawsze powtarzam, że są 2 mecze, także myślę, że... W tym drugim nam pójdzie lepiej. W tym drugim nam pójdzie lepiej, no i cały czas wierzę. Wierzę w Lecha, wierzę, że zwyciężymy. Ja trzymam też pana za słowo, ale wróćmy do sprawy najważniejszej, czyli do tego, jak to się stało, że pan został gospodarzem euro, bo na pewno trzeba było się jakoś zgłosić. Co trzeba było zrobić, żeby właśnie móc znaleźć się na plakatach, tak jak pan to zrobił? Tak, to był zupełny przypadek, spontaniczny. Ja lubię przeglądać internet. Gdzieś tam na stronie Miejskiego Informatora Multimedialnego znalazłem taką notatkę, że można się zgłosić do tego programu, bo był załączony kupon, który trzeba było wypełnić. Poza tym w naszej gazetce zakładowej Życie MPK też była taka informacja. Mówię, a Roman, co tam ci szkodzi, napiszesz zgłoszenie. Tam były takie różne rubryczki, wiadomo, zwykłe, data urodzenia, czym się czymś zajmuję, więc napisałem, że motorkuję, docinkami się nie przyjmuję i rymuję. Także wymyśliłem sobie takie hasło, zielony mam mundur, zielona jest trawa, euro dla Poznania to ważna sprawa. Dokładnie. Wkleiłem 2 zdjęcia, bo też było wymogiem wkleiłem swojego zdjęcia. Gdzieś tam jedno zdjęcie, gdzie byłem w ramach Akademii Euro na stadionie Lecha, gdzie go zwiedziłem wzdłuż, szerz i w miejscach, w których nigdy bym nie mógł. Dziękuję za to. Drugie zdjęcie moich dzieciaków z maskotkami Euro. A co jury widziało w mojej twarzy, to jest to zagadka równa zagadce trójkąta bermudzkiego, także też się nad tym zastanawiam, co jury widziało w mojej twarzy. To trzeba zapytać teraz już jury, ale panie Romanie, od 2 tygodni można zobaczyć pana twarz na wielkich plakatach, można zobaczyć na specjalnych monidłach, tak jak to pan określa. Czy po tym, właśnie po tym, jak to się pokazało, czuje się pan jakoś, nie wiem, wyjątkowo, że rzeczywiście to ja jestem tą twarzą, która ma zapraszać kibiców do naszego miasta? Czy czuje pan na sobie jakiś taki ciężar, obowiązku, że teraz nie mogę, załóżmy, przeklnąć, nie mogę zrobić czegoś złego, bo wszyscy na mnie patrzą? Nie, to nie tak do końca. Ja się zachowuję cały czas naturalnie, nie robię z tego jakiegoś wielkiego przedstawienia, robię swoje, tak jak mówiłem wcześniej, wykonuję swoją pracę, a uprzejmość i życzliwość i uśmiech to taki mój gratis do biletów MPK, którzy kupują pasażerowie, także to jest takie moje mocno na dziś, na jutro i na pojutrze. Dobrze, na dziś, na jutro i na pojutrze będzie pan na pewno w pracy, bo dzisiaj też pan idzie na popołudnie. Tak, dzisiaj mam tak zwaną rezerwę, czyli po prostu idę na godzinę 13 na zajezdnię. W ogóle jestem związany z zajezdnią S1 z Głogowską. Rezerwa polega na tym, nie chcę przedłużać. Jesteśmy do dyspozycji pana, który tam dzieli nasze służby w momencie, gdy któraś z koleżanek lub kolegów z przyczyn losowych nie może podjąć pracy, wtedy my skakujemy, że tak powiem, na ich miejsce. Tak to wygląda. A tak codziennie można mnie spotkać na trasie głównie PST, tam gdzie obsługuje zajezdnia S1, czyli Głogowska. Głogowska, także... Rozumiem. A ja właśnie pytam o tę pracę, bo zastanawiam się, jakie były reakcje przełożonych, jakie były reakcje kolegów pana właśnie z pracy, po tym jak się okazało, że to właśnie pan Roman będzie twarzą euro. To znaczy do końca to
nikt nie wiedział, bo to miała być w sumie niespodzianka, tajemnica. Wiedziała parę osób z kierownictwa firmy, umożliwili mi pójście na to spotkanie z panem prezydentem gdzieś tam. A reakcje kolegów są różne, niektóre ciekawe, niektóre dziwne. Pojawiają się uśmiechy, zdziwienie, gratulacje. No i nie ukrywam też, pojawiają się różne tematy tabu. Także chciałbym tutaj w miarę możliwości powiedzieć, że nikt z nas nie dostał pieniążków. Ludzie się dziwią, że można coś zrobić bezinteresownie. No myśmy to zrobili za free, za torbę gadżetów, ale to chyba nie można wszystkiego przeliczać na kasę, bo to nie tak, no to coś zróbmy od siebie. Niewiele trzeba, żeby każdy był gospodarzem, to nie trzeba Bóg wie kim być, wystarczy obejrzeć się, podejść do drugiego człowieka, zagadnąć, spytać, czy czymś pomóc, a my tak biegamy. Jest mało tego, mało tej życzliwości, uprzejmości wśród ludzi, wśród nas, także myślę, że pokazując od siebie, możemy tym zarażać. I ja bym chciał zarażać tą życzliwością, uprzejmością pozostałych ludzi. Nie tylko w pracy, ale też w życiu prywatnym. Mam nadzieję, że się to panu uda, bo rzeczywiście w tym Poznaniu nieraz jest ciężko o jakiś uśmiech, na przykład chociażby w tramwaju. Ja nie mówię o motorniczych, bo my motorniczych najczęściej nie oglądamy, bo my jesteśmy od nich ogrodzeni szybą, ale na przykład pasażerowie nieraz wywiązują się konflikty, na przykład wczoraj zresztą był ten konflikt w 14 chyba na Głogowskiej, że mężczyzna pobił kobietę. Rzeczywiście może brakuje nam tego, ale dzięki, myślę, no, na przykład takim osobom jak pan, powinno być lepiej. Ale ja teraz jeszcze mam pytanie odnośnie samej imprezy Euro. Pan oczekuje z wypiekami na tę imprezę, czy też raczej się bardziej obawia z punktu widzenia na przykład swojej pracy? Nie, z punktu widzenia swojej pracy nie obawiam się. Będę robił to, co robię do tej pory, czyli woził pasażerów, nie tylko kibiców i turystów. Ja myślę, że nie ma się czego obawiać, bo nic takiego nie przewiduję, żeby to mogło nagle... To będzie trwało parę dni w zasadzie, to główne zamieszanie z euro, potem to wszystko opadnie, ale zostanie fajne parę rzeczy, które nie ukrywajmy, udało się zrobić dzięki euro, dzięki temu, co będzie w Poznaniu, parę fajnych... Teraz buduje się ten dworzec, nasza firma zgodziła się o parędziesiąt ładnych tramwajów Tramino, Solaris, także myślę, że to jest wszystko takie na plus. A z czego pan jest najbardziej dumny właśnie w Poznaniu na euro? Z czego jestem dumny? Trudno powiedzieć. Co pana najbardziej cieszy oprócz tych tramwajów, bo wiadomo, że jeździć Porsche przy tramwajach to jest na pewno plus. Ale z takich właśnie, nie wiem, inwestycji jak na przykład dworzec, czy na przykład rozbudowa lotniska Ławica, albo coś innego. Mi się wszystko podoba. No w tej chwili wszyscy narzekamy, jesteśmy zmęczeni tymi korkami, tym wszystkim, tym bałaganem, ale myślę, że jak to wszystko będzie ładnie pozamykane, a nie ukrywamy, że poznaniacy potrafią to wszystko zamknąć, posprzątać. Jesteśmy gdzieś tam znani na świecie z tej gospodarności, dlatego każdy z nas niekoniecznie na swoim gdzieś malutkim odcinku może być tym gospodarzem, obojętnie gdzie, w urzędzie, w kawiarni, w banku. Każdy może wykonać malutki gest i potem będzie tak, że taki tam Irlandczyk, Włoch czy Chorwat, który będzie tutaj parę dni, on wróci do nas tam za rok i mówi, a był taki fajny tam miły motorniczy, który tam pomógł, podszedł, zapytał, no bo ludzie będą błądzić, wiadomo, że ludzie nie znają. Polska jest dosyć mało, tak mi się wydaje, z krajem atrakcyjnym dla turystów z zewnątrz, a szczególnie Poznań, gdzie nie mamy jakichś tam super baz noclegowych, ale mamy swoją palmiarnię, mamy swoją Maltę, mamy się po prostu czym pochwalić i nie powinniśmy się uważać za coś gorszego. I mamy super motorniczych. Za chwilę do pana jeszcze wrócę. Dziękuję. My musimy troszeczkę sobie urozmaicić program. Za chwilę wrócimy, za chwilę po przerwie wrócimy. Proszę z nami pozostać, bo porozmawiamy z panem Romanem na temat pracy motorniczego, czy to jest ciężka praca, gdzie pana Romana można najczęściej spotkać. Proszę z nami pozostać, wracamy dosłownie za kilka chwil. Zabytkowe tereny zajezdni przy ulicy Gajowej zostały sprzedane w 2008 roku prywatnemu inwestorowi. Dwa lata później, w grudniu 2010 roku, wyjechał stąd ostatni tramwaj. Od tego czasu w tej części Jeżyc praktycznie nic się nie zmieniło, aż do tej pory. Inwestor, portugalska firma REF Eastern, przedstawił zarys planów, w jaki chce zagospodarować te tereny. K
Kiedy 4 lata temu komisja przetargowa wybrała właśnie ofertę Portugalczyków, mówiła ona o postawieniu kilku budynków mieszkalnych, stworzeniu małego stawu i adaptacji zabytkowego budynku zajezdni na Muzeum Techniki. Teraz, jak się okazuje, firma nieco zmodyfikowała swój projekt zabudowy. Wciąż mają tu powstać budynki mieszkalne, ale także budynki przeznaczone na biura. Zamiast Muzeum Techniki powstanie tu hala targowa, nawiązująca stylem do hal targowych w Hiszpanii czy Portugalii, w których można kupić świeże owoce i warzywa. Część z istniejących budynków będzie musiała być wyburzona ze względu na ich fatalny stan. Jednak te, co powstaną, będą formą i architekturą nawiązywały do pobliskich zabytkowych kamienic i budynków. Prace na terenie zajezdni mają rozpocząć się w przyszłym roku. Do tego czasu opracowane mają być w porozumieniu z miastem zmiany w rozkładzie ruchu ulicznego w tej okolicy. Niezbędne wydaje się być zamontowanie świateł, które przyczyniłyby się do lepszej organizacji ruchu. Prawdopodobnie także wtedy będą przeprowadzane prace związane z renowacją torowiska tramwajowego położonego na ulicy Zwierzynieckiej i Kraszewskiego. A w naszym studiu dalej pan Roman Modrzyński. Przed przerwą mogli państwo zobaczyć nasz materiał z zajezdni przy ulicy Gajowej, ze starej zajezdni, w tym momencie opuszczonej, w tym momencie, jak nawet rozmawiałem z panem Romanem, żal patrzeć na to, co tam się dzieje, ale ma być lepiej. Ma być lepiej, mają tam powstać nowe budynki, nowe biurowce. Panie Romanie, pan mieszka w pobliżu tej zajezdni. Czy pan kiedyś tam pracował, na tej zajezdni? To znaczy, nie pracowałem tam, ale mieliśmy tam siedzibę klubu HDK, czyli Honorowych Dawców Krwi przy MPK Poznań. Ona się mieściła na samej górze, także znam tylko z przebywania tam jako członek klubu i tam mieliśmy swoją siedzibę, także no oczywiście parę razy byłem na zajezdni, zwiedziłem ją sobie, ale no na stałe jestem związany, tak jak wspomniałem wcześniej, z zajezdnią przy ulicy Głogowskiej, a mieszkam na Wawrzyniaka, tam sobie chodzę na spacer, blisko mam stare zoo. Myślę, że to też jest fajna rzecz w Poznaniu, gdzie można sobie podejść, całe rodziny zapraszam, można podejść, zobaczyć fajne zwierzątka, pogłaskać nawet niektóre, nakarmić. Fajnie, bo to jest za darmo, jest to park, także myślę, że to jest też taki punkt, gdzie można się wybrać rodzinami. Dokładnie. Mówił pan podejść, czy ma pan już po swojej pracy jakieś już uprzedzenie do tramwajów, że na przykład woli pan jednak, jak ma pan zdecydować jechać tramwajem albo przejście, to wybiera pan właśnie swoje bardziej nogi niż zmechanizowane? Czasami tak? Naprawdę wolę podejść, nie ze względu na to, że są korki i że tramwaje źle jeżdżą, jak to nieraz słyszymy za szybą naszą, ale dla zdrowia po prostu 9 godzin pracy, czy nawet czasami więcej w pozycji takiej siedzącej. Niektórym się wydaje, a co tam ten tylko te guziczki dusi i w zasadzie nic go nie interesuje. To nie tak do końca. Jak to mówią, punkt patrzenia zależy od punktu siedzenia, także też to wymaga jakiejś, szczególnie w takim natężeniu ruchu samochodowego, koncentracji. I jest to praca, nie ukrywajmy, męcząca. Może nie fizycznie, ale psychicznie na pewno. Także taki spacer, takie dotlenienie się. Ja mam rodziców, którzy mieszkają na Łazarzu. Oni wychowują moją 6-letnią córkę. Poza nią mam jeszcze 3 córki, które serdecznie pozdrawiam. Rodzicom dziękuję za pomoc w wychowaniu. Nie będę mówił za dużo o rodzinie, ale od 8 miesięcy jestem dziadkiem. Pozdrawiam. Gratuluję. Łukasza, sprawcę Łukasza, czyli zięcia Krzysztofa. Pozdrawiam brata Marka, który pracuje w Straży Pożarnej w grupie ratowniczo-poszukiwawczej. Pozdrawiam jego kobietę Monikę. Pozdrawiam przede wszystkim moją jedną na milion Izę, która się pojawiła w naszym życiu gdzieś 2 lata temu. Pozdrawiam jej córkę Weronikę, a tych, których nie pozdrowiłem, również wszystkich serdecznie pozdrawiam. Myślę, że tych pozdrowień dość długich przyłączamy, ale to dobrze, że jest kogo pozdrawiać, że rzeczywiście jest ta rodzina, na którą można zawsze liczyć. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do pracy motorniczego, bo chciałbym sobie wyjaśnić jedną kwestię. Wiele razy byłem sam świadkiem, wiele razy też mi się takie coś zdarzyło, że widzę tramwaj na przystanku i biegnę z całych sił, dobiegam, drzwi zamknięte i odjazd. Później czytałem w internecie, że tak naprawdę motornicy, jeżeli naciśnie jakiś tam guziczek, to wtedy już nic nie może zrobić, chociażby biegło nie wiadomo ile ludzi, to wtedy nic nie można zrobić, trzeba jechać. Czy to jest prawda? Czy pan to potwierdza? Czy to rzeczywiście był przypadek jakiegoś
zmęczonego na przykład motorniczego, bo nie mówię, że wrednego. Ani przypadek zmęczonego motorniczego, ani guziczek magiczny, który trzeba nacisnąć i tramwaj jest normalnym środkiem lokomocji, który w każdej chwili można otworzyć lub zamknąć. Tylko pytanie jest takie.